Rok temu odwiedziliśmy Janiego Szarlambusa, człowieka, któremu swoje samochody powierzają największe gwiazdy Premier League i brytyjscy celebryci, jak chociażby gwiazdy Spice Girls. Pokazaliśmy wam m.in. jak zmienia się Dodge Charger Johna Kerry'ego. Dobrym znajomym Janiego jest nasz reprezentacyjny bramkarz Wojciech Szczęsny. Razem z Wojtkiem w maju jeździliśmy jego najnowszym zakupem. Porsche Cayenne Luma. Tak wyglądał jeszcze parę dni temu, ale to już przeszłość. Bramkarz Arsenalu postanowił zupełnie odmienić swój samochód. Kilka dni pracownicy Janiego zmienili Porsche Wojtka z białego w czarny mat. Jani swoje przeróbki pokazuje w produkowanym przez siebie motoryzacyjnym show, w którym Szczęsny błysnął poczuciem humoru. Teraz to już nie jest bestia, to potwór. O, spójrzcie, Jani był chyba w Hongkongu. Zobaczmy, co jest w środku. Portfel. Od razu widać, że są różnokolorowe. Na pewno kupiłeś te podróbki w Hongkongu i Malezji. Hongkong and Malaysia, that is. Robić prezenty w sensie? Samochodem Szczęsny na pewno zrobi wrażenie na ulicach Londynu. Oby po powrocie do bramki Arsenalu jego gra robiła podobne wśród kibiców kanonierów.